na zewnątrz jezdni. Nie wybiegamy za tą białą linię. Jeżeli ktoś wybiegnie za białą linię, będzie zakwalifikowany. Nie można. Trzeba biec jak najbliżej po prostu. Czyli nie przekroczyć tej białej linii i tak. Przypominam, że nie wybiegamy poza białą linię. Idą mecze, zbliżają się pierwsi zawodnicy. Prosimy o mecze.
Klawniki. Mila, wiem.
Już wyzwiłem pierwsze zawodniczki, które zbliżają się do roku. Zaczynamy tutaj na naszych kolegów, to są ci, którzy za chwilę wystartują w jednym. Zatem to jest chwila na naszych kolegów. Zdecydowanie faworyt, tak jak tutaj kolegi jednak wspomniali, zostali już daleko w tyle. Mamy pierwsze miejsce. I to będzie na drugie i trzecie. Siedzimy tutaj na trawnik, nie ktoś się za obiegający. Pierwszy zawodnik podawał już pierwsze okrążenia, więc mamy już mniej więcej faworytów, którzy mogą zakończyć to na drugiej i trzeciej miejsce również. I za chwilę
Zobaczymy, czy panowie wrócą w tym samym składzie.
wszystkimi zawodnikami, jak i zawodnikami. Ja zapraszam jeszcze na koniec. Uwaga, przytłaczam do siebie. Ja, ale no to co ja mu poradzę? I kategorii chłopców klas pierwszych gimnazjum zajęcie pierwszego miejsca. Michał Sowiecki, drugie miejsce. Mateusz Zamościński, trzecie miejsce. Michał Zamościński. Wyglądamy do przodu, zdjęcie. Dziękujemy. W kategorii dziewcząt klas drugich gimnazjum za zajęcie pierwszego miejsca. Anita Cieszko za zajęcie drugiego miejsca. Anna Hasioli za zajęcie trzeciego miejsca. Izabela Prościńska. Kategorii chłopców klas drugich gimnazjum za zajęcie pierwszego miejsca. Łukasz Kędzierawski za zajęcie drugiego miejsca. Patryk Stalbowski za zajęcie trzeciego miejsca. Dawid Wojda. Zapraszamy chłopaków na podium. No co, już idziesz? Ja tam podejdę do mnie do tego, ja czuję tylko pani, bo w kategorii dziewcząt klas trzecich gimnazjum za zajęcie pierwszego miejsca Oliwia Sadłowska, za zajęcie drugiego miejsca Żeneta Dalczyńska, za zajęcie trzeciego miejsca Karolina Mędra. Zapraszamy dziewczyny na podium. Chodźcie tutaj, czy zazwyczajcie na stadionie. Chodźcie koła na stadionie. Zamarznie. Ale to trzeba systematycznie, to trzeba tak codziennie. W kategorii chłopców klas trzeci gimnazjum za zajęcie pierwszego miejsca Krystian Urbanowicz, drugie miejsce Kamil Rzyszkowski, trzecie miejsce Rafał Książak. Zapraszamy na podium. No właśnie, to też troszeczkę. No widzisz, to też ma wpływ. Jesteś słabszy trochę dzisiaj, wiesz? No dzisiaj, brawo! Tutaj jeszcze to będę trzymać, albo do wtedy będzie kategoria otwarta. Za zajęcie pierwszego miejsca Kamil Urbanowicz, za zajęcie drugiego miejsca Paweł Staszczak i za zajęcie trzeciego miejsca Patryk Stalbowski. Wielkie brawa dla tych zwycięzców. Brawo, 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 brawo. Chodź, jak się zamrozisz, na wielkie brawa, nie było łatwo pokonać te dwa okrążenia i to tak szybko. Ale już chwilinku idziemy. A gdzie rękawiczki twoje, powiesz? No to czy... A chciałoby się, chciało. Nie tym razem, gościu, ale gratulacje. Brawo.